Cześć, z tej strony Wasz Lizbądź, Wilk, witam Was w 15 odcinku serii z gry GTA 4. Właściwie ten 15 odcinek nagrywam drugi raz, dlatego że za poprzednim razem, jak byłem tuż przy znacznej komisji u Elizabeth, tak się chyba ona nazywa, nie pamiętam, jeszcze zaraz sprawdzę na mapie, to zadzwonili właśnie do mnie Bruce i ja, następnie Jacob, więc praktycznie cały odcinek spędziłem, no właściwie nie praktycznie, tylko cały odcinek spędziłem na wychodzeniu z nimi na miasto, z Bruce'im, pojechaliśmy do jakiejś tam restauracji, znaczy do fast foodu tak właściwie, na co nie był zadowolony trochę. Zaś z Little Jacobem oczywiście poszliśmy na bilard, więc tak to było, myślę, że to trochę nudne. No ale teraz nareszcie mam nadzieję, że pójdziemy sobie do tej Elizabety. Jakieś auto, nie chcę tego kometa oczywiście brać, bo to jest dla mnie auto święte normalnie. Oj, przepraszam, szukam auta. Tego auta jeszcze nie widziałem. Kościół, tu kradnę auto. Nie. Jak? O. Te szyby są kuloodporne, czy co? Dobra, wziąłem to auto. O. No jak? Bye bye. Trzy gwiazdki za co? Co ja zrobiłem takiego? Nic nie zrobiłem. Policja mnie prześladuje. Nic lepszego do robienia w mieście nie mają, tylko prześladować dobrych obywateli. Irlandzkie szczęście. Czy tu chodzi o Paki Macreriego? Tak. Oh, hey, ¿cómo hey, estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elizabeth. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best. Będziemy pilnować transakcji, pewnie jakiś, nie wiem, dragów czy czegoś tam, broni czegokolwiek. Spoko, spoko. Do zobaczenia. Dobra. Chyba nie tak dawno się z nią spotkałem. Nie pamiętam. Ale dobra, pilnujemy transakcji, więc musimy się nam udać. Będziemy mieć jakieś auto podstawione, czy musimy ich dowieźć? Ale ładnie wygląda to ujęcie. Dobra, spoko. Dobra, jedziemy. Aha, dobra, czyli gdzieś sami tutaj pójdziemy. Dobra, nie chcę na oczach policji niczego kraść, więc może wezmę moje auto, co już wcześniej ukradłem. Znaczy, pożyczyłem oczywiście. Halo. Niko mi się zaciął. Tutaj wsiada się, no spokojnie Niko. Widzę, że w tej części jakoś bohaterowi jest trochę trudniej wsiadać do auta, jeżeli jest w jakiejś dziwnej pozycji. No ale cóż, można się przyzwyczaić. Niczego nie oczekuję po 12-letniej grze. Dobra. Mamy tam podobno jakiś karabin jeszcze, czy coś w tym stylu, nie pamiętam. Coś nie dosłyszałem, ale transakcji, że mamy pilnować, to wiem. No to wchodzimy. Wejść na... A tak, karabin wyborowy, właśnie. To nawet nie taki karabin normalny, tylko taki wyborowy, kurde. Czyli jest taki... Coś takie... Taki, jak to powiedzieć, middle ground, czyli takie... Jak to się nazywa? Coś między takim, wiecie, karabinem normalnym i takim karabinem snajperskim, nie? Tylko, że chyba... Nie wiem, w sumie nie znam się na karabinach.
Powinienem mówić, o dobra. Dobra. Patrzymy, jeżeli deal się nie zepsuje. Okej. Jedzie, jedzie. Okej. Karabin wyborowy. Coś mi, on chyba takie są automatyczne? Nie, nie znam się właśnie. Nie mówi mi to zbytnio nic. A zobaczymy, jak się z tego strzela. Nie musi być nawet półautomatyczny, dobra. Dobra, ci są ci goście, to są nasi tam z tyłu. Jak coś spieprzy, to strzelamy do nich. No, 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 spokojnie, ja wiem. Coś obgadują, kurde, dystans metra. Oj, oj, oj. Coś tutaj chyba się nie dogadają. A, czy jednak nie jest automatyczny, tylko tak normalny. No chodź tu. Ha, wiedziałem. Ale synchroniczne upadanie mieli goście, co tu się dzieje? Dobra. Proszę go netu. No mam go. O Boże, nie wiedziałem, że ktoś go tu dopadł. A, jeszcze tam z tyłu ci goście. Nie wypłynie tu nic tutaj. Ej, paki, paki. A dobra, to nie był paki, dobra. Już myślałem, że on biegnie tam. To jest ich gość, czy jakiś random? Tego gościa to ja nie kojarzę, żeby tutaj był. Dobra, odjeżdżają chyba. Dobra, załatwione. Fajna misja. Those dealers double crossed your boy. But I managed to keep him alive. Monami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? Jak dla mnie pilnowanie dealów to jest spoko robota. Nie powiem. Jestem skłonny na kolejną robotę. Naprawdę świetne misje. Ale w sumie tutaj dlatego było fajne, bo byłem na górze, więc byłem bezpieczny, bo kurde, z ich takich SMG to by mnie tam nie dopali, a miałem karabin wyborowy. W sumie nie automatycznie, jak się spodziewałem, ale nadal całkiem celny i zabójczy, pamiętajmy, więc tutaj nie było problemu z dopilnowaniem, ale pewnie zakładam, że kolejne misje też będą, wiecie, tak bardziej na blisko, albo chociaż na taki średni dystans, jak to zawsze miałem w tych robotach. Więc zobaczmy, co będzie w tej kolejnej misji. Ja jestem bardzo chętny na tę misję. Oj, oj, oj. Dobranoc. Co to jest, pan policjant? Nie, jakiś gościu sobie tutaj jara. Placobów mają. W ogóle chyba źle wszedłem, nie? Że tutaj mogę sobie przejść, ale auto mam daleko, więc nie wiem, czy by mi się tam chciało później przejść. Ale dobra, idziemy do Elizabeth. Starci na proch. Johnny? Ej, to ten Johnny, kurde. Nie, czekaj. Nie, to nie ten Johnny, dobra, nieważne. Myślałem, że to jest ten z Lostów, ale pomyliło mi się. Chyba, że serio to jest ten gościu. Nie pamiętam, jak on dokładnie wyglądał. Ej, to może być ten Klewic. Czego on się nazywał? Ej. Dobra, spoko. You ready to bounce? Come on then. I am the best. I am number one. Whoa! Playboy X. Dobra, Shotler. Chodź za mną, gościu. Tutaj auto mam niedaleko. A tutaj widzę, że w sumie jest jakieś auto. Nawet nie moje, więc je pożyczymy. Chodź, chodź, chodź.
Idziemy do Shuttler. Pilnować transakcji. Wow. Elizabeth don't get me to do shit. I just like to keep an eye on things. There ain't a deal in this town I don't know about. I own this city for real. Spoko. Well, how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, man. Slanging rocks on the corner, sticking cats up, all types of shit. Them was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cat say how high. This is a cash deal. Przyjadę tutaj? I got other shit going lepiej nie, bo nie przyjadę pewnie. I się znowu zaklinuję. I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Songbird sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this new. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the Dobra, czy jednak został. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Nie wiem, kurde, tak rozpoznałem go. Tylko imię kojarzyłem, że w sumie. No jaki drugi John tutaj jest w tej grze, nie? To ten Johnny. Właśnie ten gang przeciwny, co poznałem dopiero w The Last in Damn w tym dodatku. Ja sobie na pewno go rozegram, co nie? Na pewno jak tylko skończę GTA 4, bo perspektywa motocyklistów też mnie interesuje bardzo. Jazdę jeszcze normalnie, gościu. Bo tu nie wiem, jak ja mam jeździć. Takich driftów też jeszcze w życiu pewnie nie widziałeś, ale dobra, jesteśmy prawie na tym dealu w Shuttler. Zobaczymy sobie. Dobra. Wow, pominam zacznik. Dobra, wchodzimy, gość. Wchodzimy. Okej. Pewnie pójdzie znowu źle, jak to ciągle bywa. Dobra. Trzecie piętro. Uuu, ale karabin, dobra. Charlie. Panie, że tutaj broń po drodze spotkałem. Znaczy, mało naboi, nie, ale zawsze spoko. Dobra, ile jeszcze pięter? Jeszcze jeden, co nie? Tak. Uuu, Johnny. Czyli tak, to ten z losów. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Którego białego? Alright, come on. Nie, dużo białych rzeczy jest. Na przykład koszulki albo dragi. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying this. Oi, podejrzany. You ain't right, friend. No, come on, no, let's no. get out of here. LCPD, freeze, motherfucker! No, I said freeze. Yo, they're gonna expect us to go out the front with the fire. We're gonna hit up the roof. You clear out the floor above first, money. I can take this scumbag now. Czekaj, że ten gościu, ten glina już zginął. Mam nadzieję, że tak. O kurde, SWAT tu jest! Co? Nie prosiliśmy was tutaj, wow. SMG nie mam, aha, bo mi się chyba skończyło, dobra. Wow, wow, pieprzy. Pani SWATersi. Ja jebie. Wypieprzcie się, dobra, muszę ich załatwić, bo jeszcze są jacyś tam na górze. Dobra, ostrożnie, żeby mi tutaj nie ostrzeli, bo nie mają pancerz, nie? Pieprzcie, pieprzcie. Dobra, wychyl się, wychyl się. Dobra, jeszcze troszkę. Jeden strzał w głowę. Dobra. W ciało nawet i tutaj drugi będzie. Okej, tutaj jest gość. W głowę. Dobra. Powoli, powoli, gościu. Nie biegaj, nie biegaj. Dobra, chyba, że chcesz się na pierwszy ogień wyjść, to spoko, że się... Dobra, dobra. Nie jadaj regrupowany. Dobra, ale mi co zawsze spoko. O fuck, o fuck, o fuck, dobra.
Dobra. Apteczka jest, spoko. I tutaj jest jeszcze jeden gość. Dobra, sobie wezmę broń. Uuu, kamizelka była odporna. Dobra. O Boże. No i spóźnijcie się na imprezę, chłopaki. Wow! Jaki gość tutaj jest? No wychyl się, no weź, come on. Co on, żyje czy nie żyje? Aha, chyba na dole jakiś jeszcze jeden jest. To trzeba zejść na dół. A, tutaj jest. Masz gość. Czekaj, już idę do ciebie. No jestem koło ciebie, przecież tutaj idziesz. Dobra, wychodź, wychodź. O, fuck. Dobra, musimy się zwijać. Dobra, już jedną strzelbę mam, SMG wolę jednak. Strzelbę. Uhu! Pierwszy. Co wy robicie? Kurde, no my was tutaj nie zapraszaliśmy, nie? Kurde, pieprzony glina. Nie swoje interesy się wplata, no sorry, no to ci zabijemy kilku kolegów. No, fallback to byś mógł zrobić, nie? Jakbyś się gościu nie wpieprzał. Są tu jacyś? Dobra. Pieprzę to, wsiadamy szybko, wsiadamy. Hej, bo wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Uciekamy stąd. Dobra, policja mnie goni. Wow, dobra, nie strzelaj, my ich wyminiemy, nie? Nie strzelaj, nie strzelaj. No zgoni tutaj, strasznie goni. Dobra, spokojnie, spokojnie, jak jest zaplanowane. Ale stresik z tego, nie? Ale dobra, my się tutaj wyniesiemy szybko. Nie, to ja tutaj nas wywaliłem, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Aha, z dwóch stron, dobra. Ale dobra, w drugą stronę jadą, to nas nie spotkają. Dobra, spoko. Dobra, który teraz? Ten, dobra. Co ci glinu tyle jak było? Ale przynajmniej mam problem z SMG-ami. Patrzcie, zeszło mi chyba tylko 10% z tego pancerza. A nie, dobra, bo miałem kamizelkę, dobra, spoko. Sobie odnowiłem. Czyli jednak troszkę więcej mi zeszło, ale i tak ta kamizelka mi pomogła. Fajnie, że w niektórych miejscach te kamizelki te rzeczy strasznie ułatwiają, co nie? Nie trzeba samemu chodzić do sklepu, tylko ma się za darmo. Więc całkiem spoko sprawa. Okej, dobra, nie chcę. Wow. Nie chciałem właśnie w gliny uderzać, żeby nic się nie stało. Ale teraz muszę jakoś na górę wjechać. Cholerka. Dobra, to weź chodzie. Weź Playboy. Tutaj przejdź. My sobie weźmiemy jakieś auto. No chodź, 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 chodź nikam. Tak by sobie chyba poradzi. Dobra. No i poproszę ten pojazd. Dobra. O. Halo, Playboy? Hej, Playboy. Nie umiesz przejść? Chodź, chodź. No, umiesz, umiesz. O, czekamy tutaj na pojazdy, dobra. Jest pojazd. Szanujmy się. Dobra. Playboy, dobra, wsiadaj z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony. Dobra, masz miejsce? Masz, masz. Jedziemy, jedziemy. Dobra, dobra, dobra. I zmywamy się stąd. Tak. Ale wyleciałem z tej drogi wtedy. One arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Wyspie do drogi, ale spoko. No tak, zawsze pamiętajcie, nie ufajcie ludziom, których nie znacie. Bo potem takie rzeczy się dzieją.
Przynajmniej dobrze, że ma. Czy miał wsparcie już takie jak ja. Podoba mi się, że tutaj można lekko uderzyć w policję i nie zareagują, nie? A tak to w innych grach są strasznie wrażliwi. Dobra, szybciej. Jezu. Trochę was przyspieszę. Dobra, do pocy. No. Chodź Niko. Dobra, idziemy. Dobra, już blisko. Kurde, ale to auto jest wolne, które zajmuje nam czas tam się dojść, znaczy nam dojechać. No dobra. No nie, jak? Moglibyśmy się tam już dostać 5 minut temu, nie? Gdyby nie takie auto. Chyba. Jakie duże miasto, patrz. Ile aut tutaj jest? Jadę. Tutaj wszyscy mają takie podobne auta. Nie wiem, no to fajny wygląd, tylko ta prędkość taka boli. Czekajcie. Okej, jestem z powrotem. Dobra, już się tutaj dojedziemy. No i tak się kończy te deale. Jak się kończy to? Nie, to ja specjalnie dojrzę, spokojnie. Idziemy. Już tutaj pod górkę prawie. O. No i spoko. Dobra. Spoko, Playboy. Więc będziemy mieć pewnie kolejnego zleceniodawcę. Tak, mam już go w kontaktach. Więc co, dziękuję za oglądanie. $2000, o kurde, za taki nieudany deal. No ale spoko. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Okej, jeszcze się zmienił, przesłonił do Elizabety. Elizabeta, things no tak. Didn't go so good. The contact was... You see, I know. Fucking fetid everywhere. I feel like they want me back. We'll see what happens. I got some more deals to make. Okej, czyli będzie troszkę jeszcze zdatniej, ale co. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Kurde, z tą bronią jeszcze. O, takie jakieś ładne ujęcie zrobić. O. Cześć.